Cześć. Zobaczcie, cała drużyna jest w komplecie, a nawet dwie drużyny. Cały stad kobiecych jest. Jaś i Małgosia z mamą oraz Marysia ze swoim synkiem. Także mamy pięć owieczek. Zrobiło się z nich bardzo fajne stadko. Troszeczkę są takie dziwki te owieczki. A Rasi im da jakąś marchewkę, to podchodzą, ale bez marchewki nie chcą podejść. No, podejdziesz do mnie? Podejdziesz do mnie? Fajne, puchate są. Chciałbym złapać tą taką maleńką, jedną wziąć na ręce, owieczkę. Ale nie chcę jej stresować. Ale nie mogę się oprzeć temu. I chyba kiedyś to zrobię. No co to się dzieje? No, dostało się przed tym trochę marchewek. I teraz też chcecie marchewki. To dobrze, że więcej tych owieczek jest, bo gdzieś wyczytałem w internecie, że takie minimalne stado, które sobie jakoś tam radzi, bo my nie mieliśmy nigdy owieczek, to są nasze pierwsze owieczki, że takie minimalne stado, które sobie radzi, to właśnie takie są 4 z 5 owieczek, że jak są na przykład dwie owieczki same, to nie jest dla nich dobrze. Tak, a was tutaj jest, widzę, fajna ekipa. Daj maluszki, chodźcie tu do mnie, chodźcie tu do mnie maluszki, chodźcie tu do mnie. Te dwa mniejsze maluszki, o co tam stoją razem, to jest Jaś i Małgosia, chłopczyk i dziewczynka. A tutaj ten większy bobasek, to jest maleńki, syn Marysi. O, Marysia to jest tamta dziewczynka, co tam stoi, ta duża, ona nie ma obruszki. A ta z obruszką tutaj to jest mama Jasia i Małgosi, tak? Ja tu kiedyś przyjdę z trzecią Oną. Zaraz zaczniemy łapać te owieczki, zaraz będziemy je swoić. One tam troszkę, no, nie są jakieś takie strasznie dzikie, podchodzą jak się im da marchewkę, ale tak, żeby jakoś tak same przychodziły i powiedzmy, no nie wiem, jak kucyki czy jakoś się ogiś zachowywały, to jeszcze chyba daleka droga, zresztą nie wiem, się nie zna na tych owieczkach na tyle dobrze i nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. O, proszę bardzo, jeszcze pechanki w stadzie. No, te owieczki to są już takie mocno stadne zwierzaki. Nie to co kucyki, osiołki też są stadne, ale owieczki to już są takie bardzo mocne. Nie ma tam przepychania, no nie przepychajcie się. Te duże takie wyglądają groźnie w tym futrze nawet. One tak podchodzą i tak wydają odgłosy, tak jakby tak chuchały trochę, tak odstraszają. Odstraszają na pewno ludzi od swoich dzieciaczków, to normalne jest. Trzymamy, proszę bardzo, no co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Dobrze, że nie jesteś barankiem, bo byś teraz mnie wzięła na rogi, co? Wzięłabyś mnie na rogi. No, gdzie twoje bobasy? Chodźcie, maluszki, tutaj. Chodźcie tutaj do mnie, co? Chodźcie tutaj do mnie. Chodźcie tutaj, dobra, już nie będę ich ganiał. Poganiam ich później, jak to nie będzie na filmie. Żeby tam w internetach nie było afery, że ja takie małe owieczki straszę. Na filmie to muszę być do domu grzeczny, nie? Tak, muszę być grzeczny na filmie. Ale później jak się stanę nagrywać ten film, to złapię chyba sobie taką małą owieczkę, trochę ją potrzymam na rękach. Już miałem tą owieczkę na rękach. Jak się ją łapię, taką owcę, to ona nieruchomie. Wtedy taka się robi, no nie wiem. Nie próbuję uciec w każdym razie. Ale dopóki ma tutaj możliwość biegania, no to wtedy biega w kółeczko. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Ale są fajne te małe, to naprawdę. Takie zabaweczki. Takie małe zabaweczki to są. No. Także dziękujemy wam za uratowanie tej dwóch rodzinek. Jasia i Małgosi z mamą oraz maleńkiego z mamą Marysią. Tylko dzięki wam żyją. Jedna parka została przed świętami uratowana, a druga teraz po Sylwestrze. I wszystkie razem zamieszkały tutaj u nas. Na razie będą stały. Na razie będą stały po prostu w stajence troszeczkę jeszcze. Bo my mamy takie ogrodzenia na naszych padokach, które nie wiem, czy do końca są przygotowane dla takie małe owieczki. Nie chcę, żeby one nam wszystkie pouciekały. Jeszcze tam troszeczkę czasu i pewnie, nie wiem, za jakieś 2-3 tygodnie i przygotujemy im taki wybieg. Tam trzeba będzie chyba jeszcze jeden pastuch puścić dołem. Tak powiedział wujek Mariusz, żebyście nie pouciekały. Trzeba będzie puścić jeszcze jeden pastuch dołem albo jakąś taką siatkę na dole przyczepić, tak żeby po prostu te owce nie uciekły nam. Kto będzie je łapał, akurat są takie szybkie, no nie wiem. To trzeba było pewnie mamę w jakiś sposób zagnać. Zagnać mamę w jakiś sposób i wtedy te małe owieczki poszły za mamą. Poszły za mamą.
Dobra, spróbuję zrobić takie doświadczenie. Podejdę do nich trochę bliżej, zobaczymy, co się będzie działo. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. No, chodźcie, maluszki. Chodźcie. No. A widzę, ma chęć podejść tutaj do mnie. No. Dobra, teraz nie straszę, nie straszę. Tu się was połapi troszeczkę, a potrzymajcie. Ty jesteś taka najspokojniejsza, widzę. Jesteś taka najspokojniejsza dziewczynka. No. Masz trochę sianka, masz. No, masz trochę sianka. Zobacz, 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 zobacz. No. Zobacz, 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 zobacz. Może ty jesteś troszeczkę siana, to chcesz? Zobacz, co to jest. Widzę, że się patrzysz tu boczkiem. Ale widzisz, że to nie marchewka. O, wiem, następnym razem przyjdę z marcheweczkami. No, może ty mały będziesz chciał kiedyś. A zaraz go za... Zaraz go za ogonek złapię chyba, no. Zaraz jakiegoś malucha złapię za ogonek. I wezmę na ręce. Zaraz jakiegoś malucha wezmę za ogonek. No to nie są takie maluszki, maluszki. Ten mały został pierwszy uratowany na rysi. No to taki już większy chłopczyk. A te bliźniaczki to takie mniejsze. Ja się mogę się. Jeszcze raz dziękuję wam i zapraszam na sobotę, na dzień otwarty. Będzie można je obejrzeć, pokarmić marcheweczką może, a może którąś się uda wziąć na rączki. Cześć.